Acapulco, już żegnam się z Acapulco. Udało mi się dojechać taksówką za 400 peso. Tymczasem tutaj ta szajka, która obstawiła lotnisko, to kroi po 500. I też jestem przekonany, że to właśnie dzięki nim nie ma już Ubera w mieście, ani także publicznego transportu na lotnisko za 30 peso. Wylądowałem w Monterrey. Temperatura się tylko 24 stopnie, ale patrzyłem, a w środę będzie cieplej niż w Acapulco, bo 32. Tutaj po drodze niesamowite, przepiękne góry były. Miałem jechać transportem publicznym do Monterrey, ale to by mi zajęło ponad 2 godziny chyba, tak sprawdzałem, ale w takim razie biorę Ubera, bo patrzyłem na cenę i tylko 200 peso, więc kurczę, pod same drzwi hostelu jadę. Oj, zapowiada się ciekawie. Pokój w sumie nawet jest ok, ale wy nie wiecie, w jakim to jest miejscu. To jest jakiś taki wielki, kurde, garaż czy hala. Cholera wie co. Jedyne gniazdko w pokoju to na tej wysokości. Zabawne. A po drodze jakieś tam slumsy industriale. Im dalej na północ, tym ciekawiej. Jedynie góry naokoło były fajne. To miasto, niby jedno z większych, ale jest taki slums tutaj w centrum. Jest taki slums. Się boję wyciągnąć telefon, żeby wideo kręcić. Góry tam na horyzoncie, no to jest po prostu odjazd. Spójrzcie. Taki kształt, że hej! Monterrey, trzecie co do wielkości miasto Meksyku, a zarazem najbardziej niebezpieczne. Ale z drugiej strony jest tutaj także najwyższy współczynnik PKB. Jak widać, nowoczesność i góry i najbardziej niebezpieczne miasto Meksyku. Już właśnie kierowca Ubera mnie ostrzegał, żeby tam się gdzieś nie zapuszczać na peryferię, bo może być nieciekawie. Wieżowce, a jedę w stronę najstarszej dzielnicy Barrio. Miasto gór. Miasto gór, ponieważ góry otaczają to miasto praktycznie ze wszystkich stron. I z tej strony także. Czyli co, trzeba będzie się troszkę pilnować, ponieważ to nie jest Cancun, ani Playa del Carmen, ani nawet Mexico City, czy Acapulco. Tam praktycznie wszędzie na każdym roku stoi jakiś policjant albo żołnierz z karabinem. A tutaj do tej pory jeszcze nie widziałem żadnych funkcjonariuszy. Nigdzie. O ile w poprzednich miastach meksykańskich się czułem w miarę spokojnie, to nawet gdzieś tam na tak zwanych slumsach, no to tutaj jest jakaś taka mała niepewność, ale zobaczymy, może się nic nie zdarzy. Na pewno się nic nie zdarzy. Monterrey. Ale taki widoczek jak tutaj, to serce rośnie. Miasto gór. A te góry to Sierra Madre Wschodnie. Rozwala mnie to. Widzicie, z jednej strony jest bardzo niebezpiecznie, a z drugiej największy wzrost PKB, największe biznesy w tym mieście. Tak kontrastowo jest. Jednakże kształt tamtej góry powala na kolana. Taki mały cud natury. Zamknięte. Ostatni klient nie doczekał się obsługi. Barrio Antico. Chyba najciekawsza część miasta. Tutaj większość domów powstała na przełomie XVIII-XIX wieku. A całe miasto zaś zostało zbudowane w okresie kolonialnym. Kiedyś tutaj po prostu wcześniej koczowali tylko wyłącznie Indianie. Nie było żadnych większych osad czy miast. Barrio Antico, ale chyba wszystko jest pozamykane. A podobno ta część miasta istnieje z jakichś tam restauracji, kawiarenek. Być może nie w tym miejscu jeszcze. Bazar San Juan.
Bardzo ciekawa zabudowa tutaj. Każdy dom inny jest. Tak chodzę, rozglądam się, czy ktoś mnie przypadkiem nie śledzi, ale nie. Oni po prostu wszyscy tak wyglądają dziwnie. Podejrzanie. O, i tutaj już jest ciekawiej. Coś się dzieje. Czyli tutaj jest taka główna część, barrio. Niebezpiecznie? Póki co na razie nie. Knajpki, jakieś dyskoteki, kluby. Zobaczymy, co będzie dalej. El Paso. W sumie takie ciekawe miejsce. Ciekawe w miarę, ale ja szukam jakiegoś biura podróży. Ponieważ chciałem sobie wykupić wycieczkę w góry. Przez internet jest tylko dla dwóch osób wymagane, a ja się przecież nie rozdwoję. Także chcę kupić coś tutaj lokalnie. Sesja. A tutaj mercado. Jadłodajnia. Jadłodajnia w takim fajnym miejscu. Także trzeba skorzystać. O, widzicie? Odniosłem wrażenie, że barrio jest takie trochę snobistyczne. Już takie typowe pod turystów. Tam ceny wydumane nie wiadomo jak bardzo. A tymczasem tutaj, po staremu, tutaj jest Monterrey, takie jak i pozostałe miasta w Meksyku, czyli jeden wielki handel. Tam bardzo ciekawie stara kamieniczka budowana. O ile to jest autentyczne oczywiście. No i wiadomo, dzieje się w każdym meksykańskim mieście. Baloniki kolorowe na druciku. Tutaj czuję się już bezpiecznie. Bezpiecznie to pomimo braku policji, no coś takiego. Żeby tęsknić za policją, to już jest obciach. I pytanie tylko, gdzie są Indianie? Nie ma Indian. Jakiś ten tutaj bezdomny stoi. Obwieszony puszkami ze swoim całym majątkiem. Gąbek pokoju. A Indian nie ma, no. Artyści. A ja bardzo lubię takie miejsca. Pomimo, że tutaj nic nie kupię, ale cenię tą swobodę gospodarczą. Bo jestem pewien, że tutaj większość osób, które handlują na ulicy, to nie płaci żadnych podatków. Przyznam, że to miasto mnie troszkę przeraża, więc nie wiem, czy to był aż tak dobry pomysł, ale z drugiej strony być może trzeba się tylko przyzwyczaić. To jest takie pierwsze kopnięcie w twarz. Ale kurczę, no nie jest to Mexico City. Wydaje mi się, że miasto jest bardzo smutne i takie jakieś zaniedbane. Trochę mnie to miasto przytłacza. Taki się czuję osaczony jakiś, a może nie wiem, jeszcze za dwa dni i się przyzwyczaję. Póki co to jest słabo. Taki bajzel po prostu, to miasto całe. Jeden wielki syf. Strasznie wieje od tych gór, czyli pewnie będzie rano zimno. Ale tam się zrobił fajnie zachód słońca. Tylko że trochę za daleko. Zaskakujący jest fakt, że pomimo późnej godziny i wiatru od gór, to wciąż jest ciepło, jest 20 stopni. Myślałem, że będzie jakieś tam ochłodzenie, tak jak w Mexico City, ale jednak nie. Cały czas jest ciepło. Drugi fakt to jest to, że nie ma nigdzie policji. I trzeci najgorszy fakt, że nikt nigdzie nie próbował mi wcisnąć żadnej wycieczki. Żadnej wycieczki mi nie oferowano nigdzie, ponieważ nie ma tutaj żadnych biur. I to jest właśnie to, co mi się nie podoba. Tutaj wszędzie są takie parkometry w starym stylu. I one działają. To jest co to dopiero.
I cholernie mi się nie podoba fakt, że ta brama jest otwarta przez cały czas i każdy tutaj może wejść i się włamać do pokoju i obrobić. Jest taki minus tego miejsca. Straszny hałas od ulicy tutaj. To będą, kurczę, ciekawe noce, nieprzespane pewnie. Właśnie jakiś koleś na rowerze oferował, nie wiem, narkotyki czy cholera wie co, ale no cóż, odmówiłem, wiadomo, nie? Och, tak, zaraz będę szukał jakiejś wycieczki. W sumie to już znalazłem jedną czy dwie tutaj po górach. No jedna taka trochę wymagająca, nie wiem, czy mi się uda w ogóle tam dojechać, zobaczymy. Ale póki co, żegnam was, jutro będzie kolejny odcinek, kolejny dzień. Nie wiadomo, kiedy będą filmy na internecie, bo jak zwykle to internet jest bardzo słaby i kiepski. Także cóż, zapraszam was na następne odcinki i na razie, adios.